No i witam wszystkich po długiej nieobecności, może nie długiej, ale nie było co nagrywać, nie było co pokazywać. Deszcz padał co drugi dzień, co dzień. Nic się nie działo, siedziałem w domu, dawałem bydło tylko jeść. No ale już mamy drugi dzień słońca i w najbliższym czasie tak zapowiada. Mam za sobą kosiarkę swoją, ona ma niespełna 3 metry. Za mną jedzie kolega dojczwarem, nie wiem czy widzieliście, z kosiarką ponad 3 metry, czyli mamy 6 metrów kosę łącznie i 40 hektarów do skoszenia przed nami pierwszego pokosu. Trzeba wykorzystywać ten czas, tą przerwę między deszczami i dzisiaj mamy sobotę. Także koszę dzisiaj, jutro, bo 40 hektarów w dzień nie pęknie, ale dzisiaj mamy większość. 20-30, około 30 hektarów, niecałe chyba 28 i 12 zostanie na Łuchnin na jutro, bo tam to już pójdzie szybko. Wrócę i będę zabierał się od razu za grabienie do wieczora. No i od poniedziałku zbiór, także 3 dni będą mocno intensywne. Mam nadzieję, że się trochę później uspokoi. Podwórko mam mokre, strasznie, to w ogóle nie przesiąka. No ale jakoś trzeba wykorzystać to okienko. No, do łąki mam jeszcze 3 km. I działamy. Można powiedzieć, że dojechaliśmy. Zaraz podzielimy się na strony, bo jest z tej i z tej. Po 3 hektary mniej więcej równo. Tam już ktoś skosił. Ładnie. No to jest ta łąka i ta. No jedziemy, we dwóch to robota schodzi. Ja pierdzielę, już 1/3 łąki. Trawa nie za specjalna, mam nawet piosenkę na tą okazję. Znów pierwszy pokos w lipcu, to jak orzeł czy reszka, a byki zajadają słabą kiszonkę Grześka. Dobre, nie? Aby to szybko zebrać. Tam mamy trochę więcej do skoczenia, tutaj zostałem wykolegowany z części łąki. To było na gębę, mogłem kozić, ale ktoś się tam wpierdzielił i dopiero co kłótnia była. Chciałem go z laczka pociągnąć, ale wiecie, sądem dziadzia straszył. Kurde, taki ruch tutaj, nie da się w koło przejechać. Tutaj miejscami, jak widać, woda. Stoi, ale ogólnie grunt jest twardy, w sensie, że nie zapowiada się na utopienie. A, słyszę woda. Tutaj jest kałuża. Gdzie kałuża, podnoszę kosiarkę i tak się tego nie zbierze.
a odgrabię to, co się tam ukosiło gdzieś na bok. Będzie pan zadowolony. Dobra, ten narożnik położę na koniec. Szkoda manewrów tam robić. No dobra, ta łąka też już leży. Tam dalej jest woda, stoi normalnie, nie pchaliśmy się, nie będzie cała skoszona. Tutaj też miejscami takie widzę mokrzejsze, ale ogólnie nie jest źle. Ciągnik się nie topił. O, tutaj widzicie, trochę wody stoi. No normalnie trzeba będzie to odgrabiać stąd. Jedziemy teraz na dużą łąkę, taka 20 hektarów, tylko że za wyjazdów dużo. Tam trochę więcej czasu spędzimy. I później zostanie jeszcze gdzieś 3 hektary, tam już pod, na drodze powrotnej. Tutaj woda stoi też. Do poniedziałku trochę jeszcze może odeschnie, nie? Odkryta teraz wyparuje. Taki nadmiar większy. Ale nie ma co na to liczyć szczególnie. Przejechaliśmy już raz. Dookoła jeden skrawek, bo to jest taki placek rozwiazły. Tą łąkę ciężko opisać. Jaki ono ma kształt geometryczny, no, tak rozlany kleks całkowicie między drzewami, między lasami, tam za tym jest jeszcze taka i tam dalej jeszcze większa, bo tutaj objeżdżamy dookoła, pierwszy od wjazdu z ulicy po prostu, i to jest najsłabsza trawa tutaj jakaś w tym rejonie, bardzo słaba. Jadę tutaj 12 na godzinę, 13 nawet, kolega jest tam, zrobimy ten kawałek, pojedziemy za krzaki, później tam dalej, w tamtą stronę, no i część będzie trzeba zostawić, mam mapkę tutaj w telefonie na ptaszki. Ale 17 hektarów tutaj do skoszenia jest. Miejscami jest ładna trawa, dosyć wysoka, niekiedy zdarzają się takie na wzgórzach, na wzgórkach proste suche place, tam się jedzie na tę dalszą część, tam jest w ogóle 2/3 całości łąki, tutaj co jesteśmy, jest mniejszy pół. Jak widać, nierówno trochę tutaj, nic się nie da z tym zrobić. Kolega gdzieś mi zginął. Jakiś rowek. No tutaj jest trochę wyższa trawa. Widać, że już jest starsza. Zresztą jak cała. Może jakbyś nam dobrze poszło, to jeszcze byśmy ten uchnień dzisiaj zrobili do wieczora. Jutro tylko zgrabić. Ale jeszcze muszę tam na placu podszykować. Pozabierać trochę maszyn. Żeby było miejsce do manewrowania przyczepami, żeby tam się w te silosy wyrabiać,
Akcja też będzie tęga. Jeszcze takiej u mnie nie było. No ale powiem wam, na dwie kosy to jest aż miło patrzeć, jak robota idzie. Tutaj można powiedzieć, że część łąk, część areału tej łąki jest torfowa, ale część to nie jest torf, nawet wręcz czasami piach. No tutaj ogólnie jest dużo suszej niż tam. Tutaj trochę się wydobyło błota, takie zaniżenie terenu, ale ogólnie łąka jest stabilna. Nie wiem, co tam dalej. A to miniemy pewnie, bo to i tak już było temu łamane. Co będę mógł, to odgrabię. Tutaj i tak jest zresztą trawa na ten 30 cm. Nie ma czego żałować. Fajnie robota idzie. No ten kawałek, co zaczęliśmy, właśnie został dokończony. Nie wiem, tak mniemam, że jakieś 3 hektary tutaj było. Tak po areale widzę. Czyli kurde, 1/6. O, nawet jastrząb przyleciał. Spory. Ładnie by na regale wyglądał. Dobra, tutaj są takie miejsca mokre, a tu się akurat ich nie spodziewałem, no ale najwidoczniej tak ma być. Tutaj tak jest najniższa trawia, pograbię tylko to, co tak będzie dało się zebrać, a może to jeszcze przez 2 dni trochę podeschnie, chociaż to nie było jakieś grząskie mocno. Nie? Tylko że stoi woda po prostu. Teraz idziemy tutaj ten kawałek zrobić. Kurde, nie wiem, jak tutaj ten przejazd jest. Tu są rowki. Samego przejazdu nie będę kosił. Dobra, obkaszamy. Tu trzeba uważać, bo widzę, bobry narzucały tyczek jakiś. A ja tu na pierwszy ogień. Jeszcze za tym rowkiem też jest. Nie wiem, gdzieś tu jakiś przejazd powinien być. Tutaj też coś będzie koło 3. Może tutaj trochę mniej. Jeszcze nie wiem, jak to tam dalej się ciągnie.
legowisko miał jeleń. Tutaj jest jeszcze widać łąka, tylko nie wiem jak się na nią przyjeżdża, chyba tam z tyłu. Z tej strony nie wiedziemy. Z tej strony chyba tylko to można obkościć. Jak dobrze kojarzę. Chyba, że tu będzie przejazd teraz. Nie ma, czyli od tyłu, tak jak mówiłem. Wszystko takie zaułki między drzewami, takie placki rozlewane. I to spory areał takich tuneli. Można się pogubić. No i dobra, kółko zrobione. Zawracam w drugą stronę. Kolejny etap za nami. Idziemy teraz tam dalej, w głąb. Tam dopiero się zaczną większe powierzchnie. Słaba ta trawa, ale wypełniacz, będę traktował to tylko jako wypełniacz, zaraz żniwa, czyli dam większe ilości zboża na to do wozu paszowego i nie będzie źle. No tutaj też coś się... I ostatnie źdźbło. O kurwa. Zsunęło się. Jedziemy dalej. Ja kończę tutaj taką mniejszą hektarową, coś około hektara. Stało w to i z powrotem prawie.
Tam kolega już, objechałem mu raz taką większą, ale ona też będzie miała ze 3. No i jak to skosimy, to co on właśnie tam się kręci na niej, to myślę, że to będzie akurat już połowa z tego, co tutaj mam. Czyli bardzo dobry czas. Tam jeszcze po drodze, jak będziemy wracać, mam 3 hektary do położenia. No i może jeszcze na Uchnin byśmy dzisiaj polecieli. Dobrze idzie. To jutro tylko grabienie, bym od rana dał bykom jeść. I kręciłbym się tutaj ze zgrabiarką. Grabienia też nie będzie jakoś tam szczególnie dużo. No tutaj jest dużo zawijasów i tych takich poletek i przez to będzie trochę no więcej czasu zejdzie, ale jakbym chcecie, to wam pokażę, bo ktoś mi tam pisaliście, że nie wierzyliście, że nie wierzycie, że 10 hektarów zgrabiłem w pół godziny. To wam pokażę. Prostokątna łąka, 10 hektarów grabiona w ślimaka. Pół godziny i będzie po łące. Dobra, lecimy teraz tutaj. Za tymi krzakami jest jeszcze jedno poletko i reszta już tam. Takie największe, największy kawałek. No i jak już ten największy obalimy, to będę tam musiał patrzeć już w mapę telefonu, które to zostawić na te ptaki. Co, i robota idzie. Powiem wam, że wcale ta trawa nie jest jeszcze mocno przestarzała. Ta pogoda ją trochę wstrzymywała. Tutaj oczywiście miejscami już powychodziły, poprzekwitana, ale miejscami ona jeszcze kwitnie. Nie wiem, czy to starsza, nowsza jakaś wyrosła, czy co, ale ogólnie oceniam, że nie jest najgorzej. No, tam będzie wjazd na tamtą łąkę za tym rowem, a za tym rowkiem jest ta łąka, co kosiliśmy ją przed chwilą, przed tą, co tutaj wjechaliśmy, co mówiłem, że nie ma przejazdu, to właśnie tutaj nie było przejazdu, na ten skraj. Ale tam za tymi krzakami jest jeszcze jeden 3-hektarowy chyba, albo 2. Przejeżdża się tam od szczytu, dużo kręcenia, ale już prawie, że... Oj, spadła mi noga z pedała. Tutaj coś stoi wody trochę. Nieładnie to wygląda. Rowy pełne tutaj. Tak było gdzieś, widać lustro wody. Ale to nie jest niebezpieczna łąka. No i tam się wjeżdża na tamten ostatni kawałek z tej strony, reszta będzie już z tamtej strony. Nie wiem, co tutaj jest na tym środku. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Będę musiał wyjść zobaczyć chyba. Ziemia usypana jakaś, czy co? Zaraz spróbuję przyjechać tędy przez to traktorem. Jak nie, to odjedzie się dookoła. Ja tą łąkę osobiście pierwszy raz koszę. Że w sensie osobiście, bo... No pierwszy sezon jestem, tak jakby na gospodarstwie. Nie miałem tutaj... Nie kosiłem, ale zwijałem, chyba belki robiłem tutaj, w jakiejś tam części. No ale nie pamiętam tego, co to mogło być. Chyba trzeba będzie to objechać po prostu dookoła już. To jest za wysokie jak na kępę trawy.
trawka jest niższa, trawka jakaś taka. Ale suma summarum, żwotość była, będzie trochę tego. Z samymi hektarami to się nadrabia. Myślę, że dwa pełne silosy powinny być, ale wszystko się okaże. Jeszcze nie wiadomo, czy się przyczepy nie będą tutaj topiły. Coś podmokło, nie wiem, cholera. Znowu popsuje wszystko. Tego już nie odgrabię, przecież to już jest błoto. No to co teraz ukosiłem, no to jeszcze odgrabię normalnie. No i część to miną ci już. Podniosę gwiazdy i zostawię przerwę, zrobię. Nie podniosło się, nie wiem co może być. Jadę, objadę go dookoła. Dobra, właśnie obaliliśmy ostatni taki przedsionek. Przed tym dużym kawałkiem tam było trochę więcej, 3 hektary jednak. Jeszcze za jednym rowkiem był przejazd na jeszcze kawałek i tam trochę mokrzej było. Trzeba się było więcej kręcić. Tutaj jest przejazd gdzieś na ten największy plac. To już będzie ostatni, bo tam dalej będzie do zostawienia na ptaki. Czyli już mamy, no już nie jest źle, tu jest gdzieś przejazd, wąski. Nie, muszę zgasić. Przejszło. O i tam masz. Tutaj jest. Ciężko powiedzieć, nie wiem jak to jest. No ale jest największy plac powierzchniowy. Wiem, że takie rowki go dzielą, mam nadzieję, że będzie widoczne. Ale takie nie do końca, gdzieś tak do połowy powierzchni szerokości łąki jest takie, chyba dwa były. A jeden to na pewno. A jeden będzie tutaj zaraz. Chciałem go obkosić. Dzików jakoś nie było w tym roku. Nie widzę, żeby było coś poryte.
O, krzywowierzba. Tutaj jest ten rowek, a tutaj jest... nie ma rowka. Chyba. Nie no, już tam się nie pcham. Tutaj czyjś zboże. Tutaj mi wygląda, jakby rowek był. Nie ma. Tutaj jakieś zagłębienie. Dobra, ja to podjeżdżam. Bo już za długi film będzie zaraz. A pokażam taki cypelek. A tam dalej, labiryntami jest dalej łąka. O tu za tym rowkiem, tam. Nie wiem dokładnie ile hektarów, ale właśnie tam to zostaje na ptaki. Dobrze się składa, bo tam dużo labiryntów, przejazdów. No trawa jest. Cholera wie, no może nie jest tak źle tam było, ale... no gdzieś trzeba było zostawić. Prosto za tym rowkiem też jest taki plac, później dalej, tak chyba ze cztery takie miejsca, place. No to zostaje. A tutaj obkosiłem ten cypel, żeby tam jeździć już w kółko dookoła. Tak jak to zaraz będzie miało miejsce zresztą. Można dwójeczkę już. I lecimy. Tutaj już dookoła raz przeleciałem. A pierdolę lusterko wyszło. Ładny chuj pani Basiu. Pieprzone krzuny. Słodycze jadłem.
już jesteśmy we dwóch. To jest taki też mały kawałek, on ma tak na oko. Cholera wie, hektar, 30 może. A nie, no i razem z tym będzie może 1,5 hektara gdzieś. Tutaj jeszcze. Ten cypelek, to ja go skoszczę od razu, żeby już tutaj nie trzeba było się kręcić. I widzimy się później. O, kosimy ten ostatni już urywek całości tych labiryntów, że się tak wyrażę. No tutaj mamy 2 hektary. I już jest 2/3 raz dookoła. No i dla tych, którzy dotrwali do tej chwili, zdradzę, że będzie jutro to grabione przeze mnie. W poniedziałek będzie akcja na 3 przyczepy zbielające, 2 fendy, 1 klas. Jedna przyczepa 72 metry, druga 50, trzecia 35. Także ta 70 metrów to będzie miała co ciągać, pewnie nie będzie wjeżdżać w takie newralgiczne miejsca. Ale tutaj wszędzie było sucho, bez problemu będzie się tutaj zbierało. No do tego dojdzie uchlin. Powiem wam, że dla jednej osoby o to przykosić na raz, byłoby co robić, nie? Na 2 kosy to już jest godzina 15, a jeszcze mamy 3 hektary tam w innej miejscowości, tak na podrodze. No, ale to szybko padnie. Co zajadę do domu, trzeba będzie dać bydło jeść. I na dzisiaj koniec. O, tak wygląda ta łąka. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Jak będzie, to można sobie zatrzymać w takim momencie, gdzie będzie to widoczne. Różne labirynty. A w tej chwili jesteśmy... Zaraz skręcę i pokażę. Nie wiem, czy w ogóle to widzicie, ale... Jesteśmy o tu. O, wypadłem z trasy. Dobra, to mniejsza o to. Tak czy siak, może trawa nie jest jakaś powalająca, ale samą ilością to się nadrobi. Ilość będzie obfita, na pewno. Wystarczy na dłuższy czas. Wrzucam to w silosy. Spodziewam się 2 pełnych. No i cóż więcej. Do kukurydzy wszystko będzie skarmione. To będzie teraz główna pasza, czyli ta kiszonka. To będzie pocięte przyczepami oczywiście. No i zboże. Około 4 kg na głowę. Swoje, żyto hybrydowe. I do tego śruta rzepakowa ekstrudowana w ilości około 1 kg na głowę. I co? Chyba tyle. Po wywar już nie będę jeździł. Nie ze względu, że mam czym karmić, tylko po prostu... No błoto jest, za duże błoto u mnie jest. Busem, jak już teraz stoi za stodołą, nie wyjadę, póki to nie obeschnie. Dopiero jak zrobię, utwardzę teren, czyli po żniwach, będzie można tamtędy śmiało, normalnie, jak u ludzi przejeżdżać. A jak na razie do końca wakacji trzeba się będzie przemęczyć, tak jak jest, mogę też zdradzić, że droga od stodoły u mnie, od podwórka, aż za silosy z kukurydzą, silosy przejazdowe, będzie wykonana z trelinki, z demontażu, do tego krawężniki i między krawężniki pójdzie tam jakaś wysypka, pewnie pod spód żużel, dlatego że żużel ma te same właściwości co żwir, a jest tańszy i gabarytowo jest go więcej. Do tego tam gruz pójdzie, w ten żużel, na gruz znowu żużel i na to trelinka. Tak będzie wyglądała droga przejazdowa, a między halą a stodołą pójdzie beton wylewka, między halą a silosami też beton,
no i w silosy beton. A na podwórko, tutaj aż od drogi, od bramy wjazdowej, kostka brukowa, aż do stodoły tutaj docieram, nie? Do tej młodzieży, co mam. No i tym się będę musiał zająć po żniwach już. Między żniwami, pracami pożniwnymi i pewnie wszystko będzie też uzależnione od pogody, bo w tej chwili choćbym chciał zacząć coś robić, to i tak po prostu wilgoć. Woda na podwórku mi na to nie pozwala. To musi wyschnąć. Nie ma innej opcji. Mam nadzieję, że będzie pogoda łaskawsza, jak przyjdzie już do wykonywania pracy. Widzę, że już mi się tutaj żebraczek, żydek zaczyna pomału brugać. Od połowy zbiornika do 1/4 zeszło. Lekko licząc około 50 litrów ropy. Coś koło tego, ale ciężko wyczuć też tak po wskaźniku. Dobra, z tej łąki już się rozłączam. Będziemy jechać na tamtą jeszcze 3-hektarową, to tam się włączę na chwilę i zakończymy ten dzień, bo i tak film będzie długi. No i mamy to, 26 hektarów zrzucone dzisiaj około, bo tam gdzieś na podmokłym mi odejdzie z hektar i tutaj hektar jeszcze tam koło sadzawki, ale już tego nie wykoszę w tej chwili, bo tam przyczepą po prostu mi się nie zmieszczą. I to będę musiał dokosić już na spokojnie, jak zbierzemy, bo nie będę miał nawet chwili, żeby to przyjechać sprasować. Zbierzemy tutaj, okryję silos i będziemy wtedy dopiero dokaszać. Także trzymajcie się i niech plon będzie z nami.